Nercio odchodzi. Czy to prawda? Czy zostawia Nation Wars? Czy zostawia Polskę? Tak, to jest prawda. Nercio nie będzie grał już w Nation Wars. A dlaczego? Ponieważ kończy karierę. Jezu, ale to był clickbait. Aż czuję się brudny. Muszę się umyć. Brudny, brudny, Jezus Maria, jak ja jestem po tym brudny! Dobra, pożartowaliśmy sobie, to pożartowaliśmy, ale na poważnie, Nercio nie będzie grał w Nation Wars. Nie będzie grał w Nation Wars, ponieważ nie jest... Nie! Przepraszam, miałem sobie, pudelek się odzywa ten wewnętrzny we mnie. Nercio nie będzie grał, ponieważ nie może grać na finałach, które odbędą się w Paryżu. Dlaczego? Nie wiadomo. Czy bierze ślub ze... I na poważnie, teraz żarty żartami. Nie wiem, dlaczego nie może powiedzieć. Na samym początku, jak było już głosowanie, że nie będzie mógł być na finałach. Do tego czasu będzie mógł grać. Rezerwowym w naszej reprezentacji jest Soul. I Soul wskoczył na miejsce Nercia. Nercio postanowił odpuścić sobie przynajmniej na razie tą część Nation Wars, ponieważ nie bardzo chyba teraz mu się terminy też pasowały. I Soul wskoczył w jego miejsce, co jest bardzo dobrym pomysłem moim zdaniem. Jeżeli Soul miałby grać na finałach, miałby być na top 4, mamy szansę wejść do top 4, no to niech Soul gra od początku. Jak nie wejdziemy do top 4, to Nercio będzie miał przerąbane, bo będą wszyscy na niego knęli, że odpuścił reprezentację. Chociaż wątpię, żeby Nercio chciał się odpuszczać reprezentację, grał od samego początku w Nation Wars, tak samo jak i Mana. Ale właśnie, Nation Wars! Wszyscy wiemy, że jest Nation Wars, a to oznacza, że będą świetne relacje z Nation Wars. Terminy się pozmieniały, ja ustawię je w opisie, będą też na mojej stronie, na moim Facebooku, gdziekolwiek się da, będę spamował terminami Nation Wars. Polska będzie grała, mamy w grupie Finlandię, więc oj, będzie bolało. Na początku kwietnia chyba gramy, wtorek... Środa po świętach, albo poniedziałek, wtorek, coś w tym stylu. Napiszę w komentarzach dokładnie, kiedy będzie Polska grała. I ja was zapraszam na tą relację. Dlaczego? Bo będą konkursy i giveawaye. Do zgarnięcia będzie kolekcjonerka Legacy of the Void. Nawet dwie. Klawiatura Apex M750. Jedna. I do tego wszystkiego jeszcze headset SteelSeries Arctis trójeczki będę miał do rozdania dla was. Co trzeba będzie zrobić? Sprawa jest prosta. Klawiatura będzie tylko dla subów twitchowych. Buu, okropnie też, Emil, wiem. Ale headset, jeżeli Polska dostanie się do top 8, będzie do zgarnięcia dla każdego na Steamie. Natomiast tak patrzyłem w dół, bo tutaj mam kolekcjonerkę. Natomiast jeżeli chodzi o kolekcjonerki, będę je rozdawał, kiedy będą grali Polacy. Następna kolekcjonerka będzie do rozdania w fazie ERO16, kiedy Polacy będą grali. Jeżeli Polacy awansują, to wtedy rozdamy kolekcjonerki. Jeżeli Polacy odpadną, to wtedy rozdamy kolekcjonerki, bo polska grupa będzie dwudniowa. Co trzeba być, żeby zgarnąć tą kolekcjonerkę? Być na streamie i uwaga, trzeba będzie przygotować jakieś flagi, coś w tym stylu, żeby kibicować Polakom, rzucić fajne zdjęcie, czy na Facebooka, czy na Twittera, tego jeszcze do końca nie wiem, i będziecie mogli kolekcjonerkę zgarnąć. Ja będę miał jeszcze jedną, ale to dopiero w kolejnej rundzie do rozdania, a może na finały, a może na round of 8, tego do końca jeszcze nie wiem. Ale to będzie tego wszystkiego, podczas wszystkich dni relacji teraz będę miał dla jednej osoby przynajmniej jakiś jeden kod od Blizzarda, czy to Łącze z Katowice, czy coś innego do rozdania, więc może być fajny jakiś dowódca, więc zapraszam na relację do mnie na MS2TV, bo zawsze byłoby fajnie, na Nation Wars. No, do usłyszenia, do zobaczenia. A skoro dotrwaliście do samego końca, to sponsorem, dobra, to nie jest sponsor relacji, to nie jest sponsor tego filmiku, po prostu, sprawa jest prosta. Kupujesz cokolwiek na Allegro, nieważne co kupujesz, czy może kupujesz ładną, piękną, cudowną klawiaturę, a może kupujesz Rainbow Six najnowszego, kto wie? Procesor i siódemkę najnowszą? Dlaczego by nie? Przynieś mi szybko kota! Kota! Bez znaczenia, ładnego, bez Jasia. Dawaj, dawaj. Kupek. Powiedziałem ładnego. A może kotka? Nie jestem pewien, czy to jest kotka, szczerze powiedziawszy. Nie, nie, żartowałem. Żadnych kotów, żadnych zwierząt na Allegro nie kupujecie. Ale cokolwiek kupujecie na Allegro, kupujcie z linku, który zobaczycie w opisie. Emil, Allegro, GG, Emil i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ Allegro wspiera takich streamerów jak ja i nieważne co kupicie, wystarczy, że wejdziecie przez ten link, wspieracie bezpośrednio kanał. Wstajecie rano, wchodzicie na link, sprawdzacie, kupujecie skarpetki, kupujecie komputer, kupujecie cokolwiek tylko chcecie, kupujcie z mojego linku. No. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć wszystkim!